Witam przed galą FSC 7 w Koszalinie. Ze mną jest Robert Fikus. Cześć, siemanko. Cześć. No i niespodziewanie uczestnik walki wieczoru i walki o pas, tak? Na tym wydarzeniu. Powiedz, jak do tego doszło, bo miałeś walczyć na tej gali, którą mi powiedziałeś, w formule semi-pro, a się jednak okazuje, że walczy zawodowej w walce K1 i to jeszcze o pas w main evencie. Pierwotnie miałem walczyć w semi-pro właśnie, ale dziś rano dostałem informację, że mój przeciwnik, nie wiem z jakich przyczyn dokładnie, ale no nie jest w stanie zawalczyć dzisiaj. Była tam jeszcze jakaś propozycja w innej formule, ale finalnie okazało się, że z walki wieczoru również wypadł przeciwnik i nadarzyła się okazja, żeby zawalczyć w walce o pas, czyli jak gdyby to będzie był zawodowy debiut też. Czy nie czujesz też trochę presji z tym związanej, jako że to będzie twoja pierwsza walka wieczoru przed troszkę większą publicznością? Znaczy, czy czuję presję? No zobaczymy, tak naprawdę to wyjdzie dopiero jutro. Wydaje mi się, że po prostu dam z siebie tyle, ile jestem w stanie, dobrze się przygotowywałem i jutro po prostu będzie dobra zabawa i tyle. No, walczysz z Alanem Kalskim, z bardzo dobrym kickboxerem. Czy miałeś okazję wcześniej oglądać jego walki, choćby na galach HFO? Tak, z tego co wiem, to jest mistrzem chyba HFO nawet teraz, w tym momencie. No, duże wyzwanie, na pewno duże wyzwanie i no nic, na pewno będzie to sporym doświadczeniem dla mnie i zrobimy co możemy i będziemy walczyć. Ty się bardziej, lepiej się czujesz w formule K1, czy może myślisz o formule MMA w przyszłości? Nie, ja nie trenowałem nigdy MMA, tylko kickboxing mnie interesuje. Okej, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila, ten moment, ten czas. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.